Współczesna rzeczywistość i związane z nią przemiany społeczne, rozwój technologii informacyjnej, dynamizacja gospodarki oraz rynku pracy wymagają od ludzi dorosłych podejmowania różnych działań edukacyjnych, ciągłego samokształcenia i podnoszenia kompetencji zawodowych. W dzisiejszym programie skupimy się właśnie na tym zagadnieniu. Będziemy bowiem rozmawiać na temat kształcenia ludzi dorosłych. Zapraszam na program. Tematem dzisiejszej rozmowy jest edukacja dorosłych. Czym się różni edukacja dorosłych od tej edukacji dzieci i młodzieży? Tak, no edukacja dorosłych różni się zdecydowanie, no właśnie tą grupą wiekową. Osoby dorosłe w inny sposób się uczą i inne mają potrzeby. No przede wszystkim można tu zaznaczyć taki ważny aspekt jak to, że to są osoby zajęte. Ich podstawowym obowiązkiem nie jest już chodzić do szkoły, być w szkole, tak, i uczyć się, więc jeżeli mają skorzystać z jakiejś formy edukacji, no to muszą mieć cel. To jest bardzo ważne. Mhm. Tak, cieszę się, że Agnieszka powiedziała o celu, bo myślę, że ten cel to jest podstawowa rzecz, która odróżnia właśnie tą edukację dzieci od dorosłych, no bo dzieci po prostu chodzą do szkoły, takie jest ich zadanie i mają chodzić i się uczyć i to jest wszystko. Natomiast dorosły, żeby chciał się uczyć, no to musi w tym widzieć jakiś sens i on musi nie tylko widzieć ten sens, tylko musi też widzieć to, że jemu ta nauka się do czegoś przyda i to jest kluczowe, to musi być takie przełożenie, no też widzę po swoim doświadczeniu, kiedy ja biorę udział w jakimś szkoleniu, że pierwsze, co muszę usłyszeć, to po co mi to jest, jak mi się to przyda i w jaki sposób to się przełoży na moje życie. Czyli nie uczę się rzeczy tylko po to, dla samej ciekawości poznawczej. No to nie, to raczej, to chyba tylko dzieci. Dokładnie. A jakimi metodami pracujemy z dorosłymi? Czy one są podobne do tych narzędzi, które wykorzystuje się w nauczaniu dzieci i młodzieży? No to zależy, czego chcemy się nauczyć, natomiast no, trzeba wziąć pod uwagę tą specyfikę właśnie. Ja jeszcze chciałam tylko dodać, że też grupa dorosłych, jaką na przykład ja mam na szkoleniu czy na warsztatach, no to są osoby o bardzo zróżnicowanym doświadczeniu, już innym wykształceniu często, tak, też w różnym wieku, no bo dorośli, no to od 18, tak, do 70 może być grupa uczestników, także to są zróżnicowana grupa ludzi, nie tak jak mamy dzieci, załóżmy z 5 klasy i możemy się po nich spodziewać pewnego poziomu znajomości tematu, tutaj nie. Ale też chciałam też powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe przez to, że oni też dla siebie wnoszą wartość poprzez dzielenie się doświadczeniami. Tak, także tym też różni się edukacja dorosłych od dzieci, no i właśnie ten cel. Natomiast metody, no to są, mogą być podobne. Chodzi o to w edukacji dorosłych i generalnie o to chodzi w nauczaniu, żeby był to proces, który odbywa się jakby na takich trzech poziomach. Po pierwsze dostarczamy wiedzy, po drugie nauczamy, uczymy umiejętności i po trzecie zmieniamy postawę. No to już jest takie ambitne zadanie, ale tak naprawdę dobrze przeprowadzony proces edukacyjny powinien te cele spełniać. Czyli to jest właśnie to, co Ola powiedziała, po coś, tak? My tu przyszliśmy i co ja z tego będę miała? Wszystko postrzegam przez pryzmat moich potrzeb, mojego życia, mojego zawodowego życia, a nie tylko, że właśnie no, jest to ciekawe, tak? Ale ja zazwyczaj jako dorosły człowiek no, nie mam czasu, tak, żeby posiedzieć sobie 2 godziny, bo jest ciekawie, tak? Ja potrzebuję z tego coś wyciągnąć. No więc właśnie musimy coś dostarczyć wiedzy jako trenerki, trenerzy ogólnie rzecz biorąc, nauczyć czegoś, żeby człowiek doświadczył, no i po trzecie właśnie najlepiej by było poprzez zmianę postawy, mam na myśli to, że ktoś wychodzi ze szkolenia i zaczyna wdrażać w życie to, czego się nauczył, czyli już w momencie, kiedy potrzebuje tej wiedzy, po którą sięgnął na szkoleniu, już mają jakby w swoim zestawie narzędzi i po nią sięga i jest to jego życie już. A czy nauka przez zabawę sprawdzi się w przypadku dorosłych, czy oni już nie tego potrzebują? To zależy, co rozumiemy przez naukę i zabawę. No myślę, że kluczowa rzecz jest taka, żeby nie zapominać, że no właśnie, kwestia tego, jak zdefiniujemy zabawę. Czy to chodzi o takie gry i zabawy, czyli hej, udawajmy kogoś innego, pobawmy się karteczkami, czy pobawmy się puzzlami i tak dalej. Czy chodzi o element zabawy w takim sensie, że to jest atrakcyjne? No bo jeżeli chodzi o taką zabawę, czyli taki fun z tego wszystkiego, mi się wkradło takie słowo, no ale taki fun z tego wszystkiego, no to absolutnie dla dorosłych też, no bo my też jesteśmy tylko ludźmi i uczymy się wtedy, kiedy nas coś interesuje i wtedy mamy tą otwartość i wtedy mamy motywację, żeby to robić. A często się o tym zapomina i najczęściej, jeżeli mówi się o uatrakcyjnianiu zajęć, to myśli się o uatrakcyjnianiu zajęć dla dzieci albo dla osób w ogóle starszych.
I wtedy jakoś jest taka większa gotowość do tego, żeby zrobić z tej nauki zabawę. Natomiast tutaj po środku jest jeszcze cała duża grupa ludzi, takich nas, którzy też chcą mieć jakąś przyjemność z tej... Chcą mieć po prostu fun. I teraz jak ten fun może wyglądać? On może wyglądać na różne sposoby. To może być po prostu przez wprowadzenie poczucia humoru na zajęciach. Najprostsza metoda. Po prostu zrobienie tego z poczuciem humoru. Jeżeli nauczyciel ma obawę, że nie ma własnego poczucia humoru, chociaż to by było najprostsze... Może pożyczyć na przykład... Pożyczając z serialu, pożyczając fragment filmu, pożyczając z książki jakiś zabawny cytat. Czy na przykład wybrać taki podręcznik, w którym są na przykład ciekawe przykłady, no bo to nie musi być, ja od razu myślę o nauczaniu angielskiego, no ale jakieś przykłady mogą być po prostu też zabawne, odnoszące się do doświadczenia właśnie tego, tej osoby, która się uczy. Więc na przykład przez poczucie humoru. Inna rzecz to może być też właśnie przez doświadczenie i wykorzystanie tego doświadczenia, o którym mówiła też Agnieszka, czyli wykorzystanie tego, czym się ludzie zajmują albo co ich interesuje. No bo co nas interesuje w ogóle w życiu najbardziej? No my sami. Więc jeżeli będziemy na zajęciach poruszać tematy, które dotyczą nas samych, w jakiś sposób będziemy mogli się podzielić tym swoim doświadczeniem, wiedzą, umiejętnościami, tym, co nas interesuje, to automatycznie te zajęcia są dla nas atrakcyjniejsze. I myślę, że to dotyczy nie tylko zajęć językowych, ale też w ogóle zajęć jakichkolwiek, tak? Bo czy pracując nad jakimiś umiejętnościami zawodowymi, też możemy zacząć od tego, a co wy już wiecie, a czym się możecie podzielić, a co jest trudne, a co z waszego doświadczenia. I już człowiek się czuje taki zaopiekowany, bo hej, mogłam się pochwalić, co ja wiem. I to jest też ten element wbrew pozorom zabawy, bo to jest coś, co jest atrakcyjne. No tu też wchodzą w grę emocje, no czuję się ważna, czuję się potrzebna i też ja mam jakiś wpływ na to, jak się uczą inni. I jeszcze jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy a propos tej zabawy, to też to, że jeżeli mamy do dyspozycji grupę na zajęciach, no nauczanie jeden na jeden to jest trochę co innego, ale jeżeli mamy do dyspozycji grupę, no to stymulowanie tego, żeby oni się między sobą zaprzyjaźniali, żeby nawiązywali jakieś relacje, po prostu zostawianie na to miejsca, no bo ten kontakt z drugim człowiekiem też jest nagradzający i tutaj można go pięknie wpleść, no po prostu proces grupowy, tak, można to pięknie wpleść i też poprzez to realizować jakieś tam cele edukacyjne, no już zwłaszcza w tym na przykład, co Agnieszka się zajmuje, tak, gdzie mamy tu jakąś taką zmianę dotyczącą własnych postaw, czy podejścia do różnych rzeczy. No tutaj wykorzystanie tego procesu grupowego może pięknie zadziałać. Tutaj kilkakrotnie pojawiło się pojęcie cele. Co właśnie ludzi skłania do tego, żeby się uczyć? Co ich motywuje? Myślę, że potrzeba nauczania, uczenia się to jest jedna z podstawowych ludzkich potrzeb, w takim sensie, że myślę, że my mamy dwie takie motywacje życiowe. Jedna to jest utrzymać to, co już mam, zachować ten stan, do którego doszłam w życiu i generalnie no, takie trochę, nie chcę powiedzieć lękowe podejście, no zależy jak bardzo ono jest w życiu stosowane. Ale też druga motywacja no to jest właśnie rozwijać się, czyli wychodzić poza to, co mam, wychodzić poza to, co już osiągnęłam, robić te kroki w kierunku czegoś nowego. Także to jest ogólnie jedna z podstawowych naszych motywacji w życiu, żeby się rozwijać. Mogę tutaj, bo jeszcze Ola powiedziała tyle ciekawych rzeczy o właśnie zabawie i skojarzył mi się stan flow. To jest stan, no generalnie weszło to do użycia takiego powszechnego, tak? Mam flow, czyli świetnie się bawię, robię coś tak jak dziecko, cieszę się tą aktywnością, a stan flow wziął się od, znaczy jego autorem, jego nazwy jest Mihaił Csikszentmihalyi, amerykański psychiatra, psycholog, profesor psychologii, który właśnie odkrył to, że ludzie najbardziej mają ten fan, najwięcej radości odczuwają, kiedy się uczą, a to wynika z takiego prostego wykresu, który on na podstawie X badań skonstruował, gdzie mamy z jednej strony wyzwanie, jeżeli chodzi o jakieś zadanie, które przed nami stoi, z drugiej strony umiejętności. No jeżeli wyzwanie rośnie, natomiast nasze umiejętności są niedostosowane i nie potrafimy sobie z tym wyzwaniem poradzić, no to nieco innego się pojawia jak stres. Natomiast jeżeli nasze umiejętności są bardzo wysokie, a wyzwanie jest średnie, czyli no można to przełożyć na sytuację, gdzie siedzimy 10 rok w tej samej pracy, robimy to samo i nic się nie dzieje, no więc nie ma wyzwania, no to pojawia się nuda, apatia i też jest to stan niepożądany. A to, kiedy my się czujemy tak naprawdę dobrze, to jest w połowie, czyli to jest wtedy, kiedy mam wysokie wyzwanie i mam duże umiejętności, a najlepiej ten stan flow to jest dokładnie punkcik, gdzie to wyzwanie jest troszeczkę za wysokie, a moje umiejętności troszeczkę za niskie. Czyli wtedy jest ta przestrzeń na naukę i wtedy pojawia się stan flow, czyli stan największej radości, kiedy zapominamy o całym świecie i po prostu działamy. No także to jest zabawa i to jest ta potrzeba nauki i to też dla mnie myślę i
ogólnie stan flow w psychologii no, jest dowodem na to, że ludzie kochają się uczyć i jak robią to, co chcą, no to, to chcą tego rozwoju, pragniemy tego rozwoju w sposób naturalny. Dlaczego jeszcze się uczą? No właśnie, to, że uczą się wtedy, kiedy chcą. I to jest chyba też ta rzecz, która, wracając do pierwszego pytania, dlaczego dorośli się uczą inaczej niż dzieci. To, że dorośli muszą sobie wzbudzić tą motywację wewnętrzną, bo u dzieci bardzo łatwo jest je, łatwiej jest wzbudzić w nich tą motywację, sterując nią z zewnątrz, czyli właśnie nagrody i kary. No bo jak się nie nauczysz, to masz złą ocenę, jak się nie nauczysz, to zabierzemy ci rower, albo nie wiem co, tak, ja myślę, kary się teraz stosuje, nie, to chyba PlayStation w dzisiejszych czasach, rower, z jakich ja czasów jestem, tak? Hulajnogę, tak, albo nagrody, no to coś tam dostaniesz, tak? Natomiast dla dorosłego, no to nie działa to aż tak, no chyba, że ma, potrzebuje czegoś, nie wiem, do pracy się nauczyć, ale generalnie nauka jest skuteczna wtedy i jest, przynosi tą radość wtedy, kiedy wynika z jakiejś potrzeby wewnętrznej, czyli z motywacji wewnętrznej, robię to po coś, no czyli wracamy do tego, co Agnieszka mówiła, no trzeba mieć cel i jakieś takie poczucie potrzeby tego uczenia się. No brzmi bardzo pięknie. Mówimy tutaj przede wszystkim o tej motywacji wewnętrznej, ale czasami chyba przymus też odgrywa jakąś rolę. Są dorośli, którzy uczą się, bo muszą. I co z takimi dorosłymi? Nauczą się? Tak, no zdecydowanie. No, jakbyśmy sobie wyobrazili szkolenia wewnątrzfirmowe, gdzie szef zamówił szkolenie, może z jakiegoś niekoniecznie ciekawego tematu, a może osoba, która jest zatrudniona, w ogóle nie jest zainteresowana swoją pracą, no to tutaj będzie przymus, nie będzie raczej flow i generalnie no, ta motywacja, tak jak Ola tu wyjaśniła, będzie zewnętrzna, no czyli nagroda, kara, tak? No ja, jeżeli nie przejdę tego szkolenia, no to mogą mnie jakieś negatywne konsekwencje spotkać, jeżeli przejdę, no to może coś więcej zarobię, ale nie będzie tej radości, tak? No, czyli generalnie myślę, że tutaj efekt nauczania raczej na tym ucierpi, także generalnie, no ja nie mam tego typu doświadczeń, muszę przyznać, ponieważ no raz, że jestem nauczycielem angielskiego, no też raczej przychodzą ludzie dorośli, którzy chcą się uczyć. Drugie, no to od roku dość intensywnie prowadzę takie warsztaty rozwojowe, no więc to już jest przestrzeń, gdzie faktycznie jak ktoś się decyduje, no to nie ma tu mowy o żadnym przymusie, to jest właśnie, chcę się rozwijać, chcę lepiej poznać siebie, chcę zacząć robić w życiu to, co chcę, także no to jest dla mnie też przywilej pracować z ludźmi, którzy rzeczywiście przychodzą kierowani tą motywacją wewnętrzną. To znaczy, to się może zdarzać, nawet właśnie tak jak na szkoleniach zamkniętych, nie? Że kiedy są pracownicy kierowani przez pracodawcę, no ale to i tak jakaś tam motywacja musi być, bo człowiek zawsze ma wybór. Zawsze, bo mógł nie przyjść na to szkolenie i jego motywacja wtedy jest taka, chciałem uniknąć jakiejś kary, no to już jest jakaś podstawa. I teraz potem tak kroczek po kroczku, na przykład pytając o oczekiwania, o potrzeby, co musiałoby się wydarzyć na tym szkoleniu, żebyś uznał, że ono miało dla ciebie wartość, można dojść do tego elementu jakiejkolwiek motywacji. Ona nie zawsze będzie taka, że osiągnie flow i że ten najbardziej oporny uczestnik będzie tym najbardziej zadowolonym, no nie zawsze tak się uda, ale chociaż uda się ten kawałeczek tej motywacji wewnętrznej wyszarpać, tak? Tylko no właśnie kwestia tego też zebrania oczekiwań na początku. No i no mówię, no zapytania, czego potrzebujesz, co musiałoby się wydarzyć, żeby to się przydało. No. A czy można określić taki, bym powiedziała, rys psychologiczny osoby, która się kształci, czyli ona ma w sobie jakieś cechy, zbiór cech, który ją wyróżnia spośród tych innych, nie uczących się? Tak, no zdecydowanie. Myślę, że można to mówić o osobach otwartych. Przede wszystkim ta cecha według takiego pięcioczynnikowego modelu osobowości, no to będzie, będzie przede wszystkim otwartość. Ja nawet tutaj zaobserwowałam takie zjawisko, które myślę może nawet iść trochę w przeciwne ekstremum, no bo z jednej strony to jest oczywiście świetnie się uczyć, natomiast czasem takie osoby bardzo otwarte, no wręcz mają tendencję skakać po różnego typu warsztatach, szkoleniach, konferencjach, prelekcjach, wykładach. I to na pewno wnosi jakąś wartość, no na pewno, tak, bo to może być bardzo ciekawy proces. Natomiast czasem zauważam to, że może być tak, że te osoby nie do końca widzą ten kierunek, tak, nie do końca jakby obierają to w taki sposób świadomy, więc ja tutaj tak obserwując to zjawisko zawsze jak no, pracuję coachingowo, no to zaczęłabym od tych podstaw takich właśnie coachingowych, czyli czego chcesz się nauczyć, no właśnie cel, tak, czego chcesz, czego poszukujesz. Oczywiście takie, no powiedziałam skakanie, tak, po różnego typu usługach szkoleniowych może być dobre na jakiś czas i może nas bardzo otworzyć, zawsze kogoś poznamy, zawsze spędzimy zazwyczaj miło czas i tak dalej. Natomiast dobrze jest samemu sobie, tak patrząc teraz z perspektywy uczestnika, zadać pytanie, czego ja poszukuję poprzez te szkolenia, warsztaty otwarte, czego chcę się nauczyć, gdzie mi to w życiu właśnie się przyda i wtedy to jest najbardziej skuteczne, no i jeszcze ta motywacja wtedy rośnie.
Czyli świadomość, otwartość, ciekawość, pragnienie wiedzy, co jeszcze? No i świadomość tego, czego chcemy się uczyć i celu w ogóle chyba. Wszystko się będzie sprowadzało do celu. Po co my to robimy? Po co chcemy się uczyć? Jaki jest nasz cel w ogóle ostateczny? Czy cel zawodowy? Czy cel prywatny? Bo one wyznaczają ten kierunek i co byśmy potrzebowali jeszcze wiedzieć, żeby w tą stronę zmierzać.